Hej, cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z analizą epizodów z 11 sezonu LEGO Ninjago Sekrety Zakazanego Spingitsu. Dzisiaj bierzemy się za odcinek 107 oraz 108, czyli 9 i 10 najnowszego sezonu. Muszę wam powiedzieć, że te dwa epizody i kolejne dwa pojawiły się już dzisiaj, czyli w piątek na YouTubie, co mnie absolutnie zdziwiło. Jeśli tak będzie co tydzień, no to będzie jeszcze fajniej. Być może wówczas analizy będą pojawiać się wcześniej, dlatego śledźcie mój kanał na bieżąco. A teraz zapraszam was do wysłuchania. Odcinek 107. Epizod zaczyna się atakiem ognistych kłów na miasto Ninjago. Komisarz wraz z policją próbują ich powstrzymać. Policja używa wody, ale to nic nie dało. Nagle przyjechali ninja, którzy zaczęli walczyć z ognistymi kłami. Kai próbuje walczyć, lecz nie ma mocy. Komisarz mówi, że wężonowie udali się do Muzeum Historii Ninjago. Kai niestety, ale sam powiedział, że bez mocy jest bezużyteczny. Lloyd jednak mu mówi, że bez mocy może być bohaterem. Pojawił się wielki fan Kaja, który dowiedział się od właśnie Mistrza Ognia, że nie ma mocy, a on, że ninja nigdy się nie poddają. W tym czasie Asphira ma zakładników i udaje się do Muzeum Historii Ninjago. Wężowa czarownica rozpoznaje fejkowe zwoje, także i widzi sarkofag, w którym to znajdował się czar, skrzesiła go. Ninja jako pierwsi odnaleźli ten prawdziwy zwój zakazanego spingitsu. Lloyd chwycił go i poczuł moc, Nia mu go zrzuciła. Teraz pojawiły się i płomienne żmije, które walczą z ninja o zwój. Lloyd go ponownie używa, ale finalnie to Asphira go zdobywa. Używa swojej mocy, aby wskrzesić płomienne żmije z sarkofagu. W tym przypadku moja starsza teoria się sprawdziła. Ogniste kły mają załatwić ninja, a reszta armii udali się za Asphirą, aż tu nagle pojawia się Kai z fanem, no i ogniste kły zostały pokonane. Lloyd wspomina o mocy, którą doświadczył, a Zane przypomina sobie to, co ma się wydarzyć w przyszłości. I na tym odcinek się zakończył. Odcinek 108. Odcinek zaczyna się sceną, która pokazuje nam, że Muzeum Historii Ninjago zostało dosyć zniszczone, a płomienne żmije robią co chcą. Asphira rozmawia z czarem o mocy i zwoju zakazanego spingitsu. Kazała ognistemu kłu wyczuć klasztor i wspólnie udali się do tego miejsca. Ninja szybko wydostają się z Muzeum Historii Ninjago. Zane mówi, że Asphira jest za silna, gdy ma zwój. Mówi także o tym, że by poznać historię płomienne żmije, muszą udać się do wężonów, w tym Skagesa. Ninja się rozdzielają. Kai, Cole i Jay teraz znajdują się w kanałach. Ninja nie wiedzą, przez który tunel przejść, aż tu nagle za nimi pojawili się wężonowie. Natomiast Lloyd, Zane i Nia biegną do Asphiry po zwój. Nia walczy z wężową czarownicą, a Lloyd próbuje skoczyć na ognistego kła. Niestety, ale nie udaje mu się zdobyć zwoju. Przyleciał Zane na helikopterze, który strzela z działek. W tym czasie wężonowie przeprowadzili ninja do Skagesa. Ninja pytają o Asphirę, Skagesa pokazuje im bibliotekę, którą wybudowali sobie wężonowie pod ziemią. Pyta Acidicusa, kim jest Asphira, ten idzie po książkę i zaczyna opowiadać naszym bohaterom historię syna pierwszego mistrza Spingitsu. W historii tej dowiadujemy się, że syn pierwszego mistrza Spingitsu udał się do starożytnej piramidy, gdzie został uwięziony. Asphira go uwolniła i ze sobą się zaprzyjaźnili, aż nagle postanowił użyć zwoju zakazanego Spingitsu, który ją zatrzymał. Nasi bohaterowie zdają sobie sprawę, że to wina Garmadona i szybko udali się do klasztoru Spingitsu. Ninja mówią mistrzowi Wu o Asphirze oraz o tym, że to on zdradził wężona, jednakże Wu mówi, że to był on. I na tym odcinek się zakończył. Muszę powiedzieć, że te dwa epizody bardzo mi się podobały i czekam zdecydowanie na więcej. W tym odcinku to by było na tyle. Dzięki za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.